Ja to wyróżnienie traktuję jako ogromny zaszczyt przede wszystkim. Nie spodziewałam się zupełnie takiego wyróżnienia, ale jednocześnie uważam, że to wyróżnienie świadczy o tym, że dobrze rozumiemy chyba sprawę chrześcijaństwa w naszym życiu, nie tylko osobistym, ale publicznym, bo właśnie tak jak tak wspomniałam, to sprawa uniwersytetu jest połączona po prostu od zawsze z chrześcijaństwem. Cała Europa to jest dziedzictwo chrześcijańskie, ona nie istnieje inaczej. W związku z tym to jest zupełnie naturalne, także w danym momencie, kiedy zaczęłam się zastanawiać, to stwierdziłam, że to jest to, co robimy, co wybieramy, jak żyjemy, jest po prostu naturalnym przebiegiem naszego życia, włączonym przez moment jakby w sprawy europejskie.